Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <applaud> papam Samo objawienie się Boga źródłem wiary. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 27 marca 1985 roku. Stałym punktem wyjścia w naszej katechezie o Bogu, który się samo objawia, jest tekst Soboru Watykańskiego II. Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości. Objawić siebie samego i ujawnić tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa Słowo wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Przez to zatem objawienie, Bóg niewidzialny, w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół, i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą. I przyjąć ich do niej. Rozważaliśmy poprzednio możliwość poznania Boga mocą samego rozumu ludzkiego. Wedle stałej nauki Kościoła, wyrażonej zwłaszcza na Soborze Watykańskim I, a przypomnianej również na Soborze Watykańskim II, rozum ludzki posiada taką moc i taką możliwość. Boga, będącego początkiem i końcem wszystkich rzeczy. Można poznać z pewnością przy naturalnym świetle rozumu ludzkiego z rzeczy stworzonych. Aczkolwiek objawienie Boże jest konieczne, ażeby to, co w sprawach Bożych samo z siebie jest dla rozumu ludzkiego dostępne, również w obecnych warunkach rodzaju ludzkiego mogło być poznane przez wszystkich szybko, z mocną pewnością i bez domieszki jakiegokolwiek błędu. To rozumowe poznanie Boga z rzeczy stworzonych odpowiada rozumnej naturze człowieka odpowiada także pierwotnemu zamierzeniu Boga, który obdarzając człowieka rozumną naturą chce, aby mógł być przez Niego poznawany. Bóg przez słowo stwarzając wszystko i zachowując, daje ludziom poprzez rzeczy stworzone trwałe świadectwo o sobie. Świadectwo to jest dane i równocześnie zadane rozumowi ludzkiemu do odczytania. Poprzez wnikliwe i wytrwałe odczytywanie świadectwa rzeczy stworzonych, rozum ludzki skierowuje się ku Bogu i przybliża się ku niemu. Jest to niejako droga wstępująca. Po stopniach stworzeń człowiek wznosi się ku Bogu, odczytując świadectwo bytu, prawdy, dobra i piękna, które w tychże stworzeniach jest zawarte. Ta droga poznania, która niejako ma swój początek w człowieku, jego umyśle, Pozwala stworzeniu wznieść się ku Bogu. Możemy ją nazywać drogą wiedzy. Jest także inna droga, droga wiary, która ma swój początek wyłącznie w Bogu. Te dwie drogi różnią się od siebie, a równocześnie w samym człowieku spotykają się ze sobą, poniekąd się wzajemnie uzupełniają i wspomagają. W odróżnieniu od rozumowego poznania ze stworzeń, które tylko pośrednio prowadzą do Boga, w poznaniu wiary czerpiemy z objawienia, w którym Bóg bezpośrednio objawia siebie samego. Objawia, a więc pozwala poznać siebie samego, ujawniając ludzkości tajemnicę woli swojej. Wolą Boga jest, aby ludzie przez Chrystusa, słowo wcielone, mieli dostęp do Ojca w Duchu Świętym, stając się uczestnikami boskiej natury. Bóg więc objawia człowiekowi samego siebie, objawiając zarazem swój zbawczy plan w stosunku do człowieka. Ten tajemniczy zamysł zbawczy Boga nie jest dostępny człowiekowi na drodze poznania tylko rozumowego. Nawet najbardziej wnikliwe odczytywanie świadectwa stworzeń o Bogu nie jest zdolne odsłonić przed ludzkim poznaniem tych nadprzerodzonych horyzontów. Nie otwiera ono przed człowiekiem drogi do zbawienia nadziemskiego, która to droga jest ściśle związana z samoudzielaniem się Boga człowiekowi. W objawieniu siebie samego, Bóg zaprasza człowieka do wspólnoty sobą i przyjmuje go do niej. Mając to wszystko przed oczyma, możemy dopiero zrozumieć, czym właściwie jest wiara, co się zawiera w wyrażeniu wierze. O ile twierdzenie, że wiara jest przyjęciem zaprawdę tego, co Bóg objawił, jest poprawne, to w ujęciu soboru watykańskiego II została w sposób szczęśliwy podkreślona odpowiedź całego człowieka, a więc wymiar nade wszystko egzystencjalny i personalistyczny wiary. Skoro bowiem Bóg objawia siebie samego i ujawnia człowiekowi zbawczą tajemnicę swojej woli, to jest rzeczą słuszną i należną, okazanie Bogu, objawiającemu takiego posłuszeństwa wiary, poprzez które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując mu pełną uległość rozumu i woli i dobrowolnie uznając objawienie przez niego dane. W poznaniu przez wiarę człowiek niewątpliwie przyjmuje za prawdę całą nadprzyrodzoną i zbawczą treść objawienia. Jednakże to przyjęcie za prawdę równocześnie wprowadza go w głęboko osobowe odniesienie do samego objawiającego się Boga. Skoro właściwą treścią objawienia jest zbawcze samo udzielanie się Boga, to odpowiedź wiary jest prawidłowa o tyle, o ile człowiek przyjmując za prawdę ową zbawczą treść równocześnie cały powierza się Bogu. Tylko takie integralne powierzenie się Bogu ze strony człowieka stanowi odpowiedź adekwatną. Jesteśmy u początku katechezy systematycznej przy pierwszym słowie składu apostolskiego, to znaczy przysłowie wierze. Już poprzednie rozważania środowe były poświęcone temu tematowi. Dzisiaj zwłaszcza w związku z bezpośrednim, poprzednim rozważaniem na temat możliwości poznania Boga rozumem. Wypada jeszcze raz uwydatnić specyfikę poznania przez wiarę. Poznanie rozumowe Boga ma swój początek w naturze ludzkiej, w rozumności człowieka i w świecie widzialnym. Ten świat, stworzony przez Boga, daje świadectwo o Bogu. Jest to jednakże świadectwo pośrednie. Pośrednio świat poznawany przez człowieka mówi człowiekowi, Daje podstawę do wnioskowania o istnieniu, a także do pewnego stopnia o istocie, o naturze tego, który jest pierwszą przyczyną, a także ostatecznym celem wszystkiego. Poznanie przez wiarę ma inny charakter ma ono swoje źródło w Bogu samym, który siebie samego objawia człowiekowi. Objawia przez ludzi, objawia w całej pełni przez Słowo wcielone. Przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. W tym objawieniu daje poznać siebie, a równocześnie plan zbawienia, który odwiecznie Bóg ma w stosunku do człowieka. Pragnie go mianowicie w Jezusie Chrystusie uczynić uczestnikiem Bożej natury. Otóż to poznanie przez wiarę ma inny charakter, aniżeli poznanie rozumowe, a równocześnie na różne sposoby się z tamtym spotyka i zazębia. Wiara jest sama w sobie, szczególną odpowiedzią na objawienie, które pochodzi od Boga. Nie tylko jest przyjęciem poszczególnych prawd zawartych w słowie Boga objawiającego, ale jest przede wszystkim odpowiedzią całej istoty ludzkiej, całej osoby, a więc odpowiedzią osobową dawaną Bogu, który siebie objawia. Jeżeli objawienie jest szczególnym udzielaniem się Boga, darem Boga dla człowieka, to odpowiedź powinna być także darem człowieka dla Boga. Ten dar wyraża się w akcie wiary, przede wszystkim w akcie wiary i we wszystkim, co następnie z tej wiary bierze w człowieku początek. Pragnę pozdrowić wszystkich obecnych rodaków Z ojczyzny i emigracji, przekazując za Waszym pośrednictwem życzenia wielkanocne dla wszystkich rodaków, zarówno w Polsce, jak i poza Polską. Niech Chrystus z wstały daje nam wiarę, nadzieję i miłość. Niech daje nam duchową siłę do przetrwania wszystkich prób. Via tua volontà stuma, ci pur in cielo e in terra. Padre nostro, un quotidiano da novizie, e dimiti noi i servi da nostra, circule no sti miti, dei vittori i nostri. Etre eros induka, intentazio horre, zer libera nosa